Witajcie serdecznie na kanale YouTube Wizny Dziennik Polowy. Początek tego materiału znajdziecie na profilu facebookowym Stowarzyszenia Pozytywny Wołomin i Stowarzyszenia Wizna 1939. Jest to kontynuacja tego, co chcieliśmy wam powiedzieć o 1920 roku i księdzu Ignacym Skorupce. A my znajdujemy się przy obelisku postawionym tu 4 czerwca 1939 roku, niespełna kilka miesięcy przed wybuchem wojny. Obelisk, który znajduje się przy dzisiejszej ulicy porucznika Stanisława Matarewicza. Został tu postawiony dlatego, żeby można było oznaczyć miejsce śmierci księdza Skorupki, które, jak pamiętacie, znajduje się w głębi tego pola. Tam oczywiście nie było wtedy dojścia, teraz też zresztą tego dojścia nie ma za bardzo. I właśnie dlatego, żeby było wiadomo, gdzie pole ksiądz Skorupka, postawiono tutaj ten obelisk przy samej ulicy. Ksiądz Skorupka poległ na polu orychów. Po śmierci jego ciało zostało przewiezione tutaj do gospodarstwa, które znajdowało się po drugiej stronie. I właśnie na tym polu, w tym miejscu postawiono ten obelisk. Reasumując, obelisk został postawiony na wysokości miejsca, w którym poległ ksiądz Ignacy Skorupka. Chodziło o to, żeby ten wędrowiec, który będzie tutaj przemierzał, żeby ten pomnik mógł zobaczyć, wiedział, że na tej właśnie wysokości. Tak, stąd właśnie tak ważne jest, żeby zaznaczyć, gdzie to było, ale też także, żeby właśnie wędrowiec mógł dojść i przekonać się, w którym miejscu to było. Tak dokładnie było. Na przedłużeniu tej linii, gdyby ktoś tam poszedł dalej, za tymi drzewami, które tutaj widać, znajduje się krzyż brzozowy przez nas odtworzony 3 lata temu. Ciekawostką tego miejsca jest to, że obelisk jest oryginalny. Nie mówię o samym cokole, ale mówię bardziej o obelisku. I tutaj z tego, co pamiętam, i z tego, co pisałeś w książce, by nie zapomnieć osób 1920, odbywały się defilady wojskowe. Tak, to znaczy odbyła się defilada wojskowa właśnie 4 czerwca 1939 roku podczas uroczystości odsłonięcia tego obelisku. Przypomnijmy, odsłonięcia tego obelisku dokonał generał Mieczysław Trojanowski oraz ksiądz biskup Józef Gawlina. Jest to upamiętnione na zdjęciach archiwalnych. Tej ulicy oczywiście jeszcze nie było takie urządzone jak teraz, to była droga gruntowa. Niemniej jednak w tej uroczystości brało udział wojsko, mieszkańcy Osowa 4 czerwca 1939 roku. Powiem szczerze, jak zobaczyłem to zdjęcie, które mi pokazałeś, przeczytałem o tym w książce, to marzy mi się stukot butów wojskowych właśnie tutaj, na tej zamkniętej ulicy, właśnie tego 14 sierpnia, tak żeby to powtórzyć, żeby tu można było zrobić defiladę, żeby przemaszerowało wojsko, żeby przypomnieć, że Ossów oczywiście to jest rekonstrukcja, Ossów to jest cmentarz bohaterów z 1920 roku, ale Ossów to jest także miejsce pamięci, miejsce, w którym poległ ksiądz Ignacy Skorupka i ten obelisk, który zachował się od tamtej pory, o dziwo, bo wydawało mi się, że skoro komuniści albo Sowieci niszczyli miejsce śmierci księdza Skorupki, no bo przecież ksiądz Skorupka walczył z bolszewizmem, to będą chcieli zniszczyć i ten pomnik. Natomiast ten pomnik, dzięki Bogu, przetrwał. No tak, dla jasności, rzeczywiście podczas wojny ten obelisk, ten pomnik uległ częściowemu zniszczeniu. Nie uległ. Bolszewicy, Sowieci zniszczyli go. Niemniej jednak zachował się w tym kształcie, jaki tutaj widać. Ale wracając do tego, co powiedziałeś, Marcin, mnie się z kolei marzy, żeby to miejsce, gdzie nasi żołnierze, nasi ochotnicy i także ksiądz Skorupka polegli w 1920 roku, żeby zostało zabezpieczone, żeby zostało oznaczone. Wracamy spod krzyża, wracamy spod tamtego miejsca. To miejsce jest jeszcze niezabudowane. I właśnie chcę powiedzieć, że podjęliśmy takie starania, podjęliśmy takie działania, żeby to miejsce zostało nie tylko upamiętnione, ale również zabezpieczone dla potomnych. No ale przecież gmina Wołomin podjęła inicjatywę, radni przegłosowali w końcu i udało się rzeczywiście miejsce tam, gdzie pole ksiądz Skorupka, wykupić. No właśnie, to jest najważniejsze, że zabezpieczyliśmy już miejsce śmierci księdza Skorupki. To miejsce na pewno nie zostanie nigdy zabudowane, ponieważ jest już własnością gminy Wołomin.
w ubiegłym roku miejsce to zostało, ziemia ta, to działka została zakupiona przez gminę Wołomin. A ja na koniec powiem Państwu jedną ważną rzecz, która mi się zawsze kojarzy, o której mówiliśmy wielokrotnie. Pamiętajcie, że Sowieci, wcześniej bolszewicy w 20 roku, później Sowieci w 39 roku, w 40 latach, w 45 roku wkraczali po to nie tylko, żeby mordować, ale także, żeby niszczyć polską kulturę. I tutaj przez niszczenie miejsc pamięci, niszczenie pomników rzeczywiście tak jest i podobne sceny dzieją się dzisiaj na Ukrainie. Niszczona jest kultura poprzez niszczenie miejsc pamięci. Dlatego właśnie my wszyscy i Państwo także musimy o tym pamiętać. Ale nie tylko my musimy pamiętać, bo to, że my będziemy wiedzieć, to jest jedna rzecz. Ale pamiętajcie, że tą historię trzeba przekazać kolejnym pokoleniom. Podsumowując, pamiętajcie, jesteśmy w Osowie. To właśnie w tym miejscu stanął niewidzialny mur, od którego odbili się bolszewicy. To właśnie stąd po raz pierwszy w całej wojnie z bolszewikami bolszewicy zaczęli uciekać. Stąd spod Osowa. Stąd my pojawiamy się tu zawsze co roku z wielką przyjemnością, z dreszczykiem emocji, że jesteśmy w tym miejscu, możemy tutaj być i możemy tych bohaterów upamiętniać wspólnie, razem, w gminie i bez żadnych podziałów, bez żadnych kłótni. Jesteśmy, pamiętamy i przekazujemy kolejny punkt.